10 miejsc niewidocznych na Google Maps, 10 jezioro Bakera w północnej Kanadzie. W obrębie terytorium zamieszkane w 85% przez inuidów znajduje się jezioro, którego sporą część Google Maps ocenzurowało. Nic dziwnego, że krążą teorie co może się tam znajdować. Niestrudzony poszukiwacz UFO Boylan wierzy, że tu i w innych wymazanych z map miejscach znajdują się wielkie radiolatarnie. 9. Baza Ramstein w Niemczech. Ramstein Airbus została zasłonięta dla przypadkowych gapiów z bardzo prostego powodu. To amerykańska baza wojskowa. Jest to jedna z największych instalacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, a ponadto znajduje się tutaj dowództwo amerykańskich Sił Zbrojnych w Europie. Trudno sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby to miejsce stało się celem ataków terrorystycznych. Ramstein nie jest zresztą jedyną bazą wojskową, której Google Maps nie pokazuje. 8. Korea Północna. Korea Północna to spory kraj, ale dla Google Maps nie istnieje. Jest kontur i kiepskiej jakości zdjęcia satelitarne. Jeśli marzy nam się jednak przygoda w postaci wycieczki do tego państwa, Google Maps nie może znaleźć ani miast, ani ulic, ani żadnych obiektów znajdujących się na terytorium tego kraju. 7. Centrum Badawcze na Alasce. Na ten temat krąży mnóstwo teorii spiskowych, że tworzyło tam jakąś potężną broń, a może nawet urządzenie potrafiące sterować myślami ludzi. Owe centrum badawcze potrafi ponieść wszystko, sprowadzać na ludzi trzęsienia ziemi i powodzie, niszczyć satelity na orbicie. Główne centrum badawcze znajduje się koło miejscowości Gakona na Alasce. Nic dziwnego, że Google Maps nie pokazuje, co tam jest. 6. Tor wyścigowy w Kalifornii. Znany tor wyścigowy w Kalifornii o długości 3,5 km. Nikt nie ma pojęcia czemu Google Maps cenzuruje jego fragment. W końcu to tylko tor wyścigowy, a może nie tylko. 5 Pacific Northwest w USA to kolejna naprawdę dziwna sprawa, bo właściwie nie wiadomo czemu Google Maps zasłania ten kawałek Ameryki. Jest to miejsce tuż przy granicy stanów Waszyngton i Oregon. Fakt, że Google Maps go nie pokazuje, spowodował narodziny mnóstwa teorii spiskowych. Cztery rafineria Węgrzech, rafinerii ropy naftowej położonej na południe od Budapesztu też nie da się obejrzeć. To bardzo dziwny przykład cenzury. Wymazano budynki i wszystko, co znajduje się na terenie rafinerii, by pozostawić piękną zieloną trawę. Trzy pałac w Holandii, należący do holenderskiej rodziny królewskiej, pałac. Też nie jest możliwy do obejrzenia w Google Maps. Nie wymazano go całkiem, tylko wypikselowano, tak czy siak, przyjrzeć mu się raczej nie da. Wiadomo, terroryści. 2. Syberia, kolejne miejsce, które nie wiadomo dlaczego ocenzurowano. Internauci uważają, że kryje się tam coś wojskowego i z pewnością tajnego. Na dodatek teren, który otacza wymazany fragment, jest ponoć skopiowany z innej części Rosji, bardzo tajemnicza ta plama. Jeden reaktor energetyczne w małym Indian Point w stanie Nowy Jork znajdują się trzy reaktory jądrowe, co rozsądniejsi politycy obu dużych amerykańskich partii apelują o ich zamknięcie, ale jakoś nikt tego do tej pory nie zrobił, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo trzęsienia ziemi na tym terenie. Jest to naprawdę kontrowersyjny obiekt. Oczywiście Google Maps nie pokaże nam, co właściwie tam się znajduje. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!